Był to jesienny wieczór. Na biurku chłodna herbata, a głowa pełna myśli. Zapatrzony w pustkę wziąłem głęboki wdech i odpaliłem The Binding of Isaac. Nie chciałem robić nic niesamowitego. Czułem się dość źle, praktycznie chory. Moim celem było się po prostu rozerwać. Pierwsze postacie, jakie przychodzą na myśl w takiej sytuacji, to Azazel, Isaac ze swoim D6. Wziąłem łyk herbaty, odpaliłem jedną z moich ulubionych playlist i już miałem rozpocząć rozgrywkę. Gdy nagle zawahałem się. A gdyby tak... Czemu nie? Pomyślałem. I tak nie mam szans przejść tego, co mi zostało, więc chociaż spróbuję nauczyć się grać nim lepiej poza odcinkami. Wcisnąłem Enter. 16 minuta rozgrywki. Trafiłem na Sacrifice Room na Depths 1. Moim asem w rękawie nie była karta Chaos, a Trinket, Swallowed Penny, który z każdym przyjętym przeze mnie obrażeniem wyrzucał mi jedną niezwykle potrzebną do mojego przeżycia monetę. Oznaczało to, że mogę zdobyć klucz do mega szatana. Co więcej, udało mi się to osiągnąć bez większego problemu. Bez dłuższego zwlekania dostałem się do pokoju z mamą. W ciągu 36 sekund było po wszystkim. Nawet jak nie dam rady pokonać mega szatana, to mam realną szansę załatwić dwa osiągnięcia. Jest dobrze! Pomyślałem uśmiechając się, po czym wskoczyłem do łona. To nie zabrzmiało za dobrze. Szatan pokonany. Teraz pora utłuc baraniny. Dokonało się. Zostało mi tylko jedno miejsce, w które mogę się udać. Czemu ja nie użyłem tego Chaos Carda? No tak, no bo przecież jak użyję Chaos Carda, to zabiję tylko pierwszą formę Mega Szatana i zostanie mi jeszcze druga, przecież druga jest cięższa, po chuju jest cięższa, druga jest łatwiejsza od pierwszej, pierwsza spawnuje masę przeciwników, czemu ja tego nie użyłem? Tym bardziej, że prawdopodobnie Chaos Card zabija Szatana od razu. Czemu tego? Ja pierdolę, debil!